Siemaneczko, witam na kanale, jestem Bartul. Rozpoczynamy drugi odcinek z serii Zagrajmy w Zombie Army 4 Dev War. Jesteśmy w pierwszej lokacji. Podrozdział zamknięcie lokomotywy. Mamy tutaj za zadanie wsiąść do pociągu na peronie 5. Dokładnie musimy się tam udać, gdzie jest ten znacznik żółty. Zanim to zrobimy, to się tutaj rozejrzymy, ale zdaje się, tu wszystko już pozbieraliśmy. Amunicję mamy chyba pełną. Nie, paliwo 150. O matko, jakie paliwo? Może do jakiejś broni. Miotacz płomieni na przykład. Może być paliwo do miotacza płomieni. Tutaj żadnych znajdziek nie znajdziemy. Co ciekawe, mamy tutaj wyzwanie. Zabij 75 przeciwników za pomocą wybuchów. Czyli będziemy musieli to też wziąć pod uwagę. Dobra, za chwilę otworzymy bramę. Tutaj zdaje się, że chyba wszystko żeśmy już przeczesali. Staram się, wiecie co? Aj, czekajcie, nie wszystko. Staram się wszystkie te sekrety pozbierać. Granat trzonkowy. Aha, bo minę wrzuciłem zamiast granatu mamy. Aha, w ten sposób. O kurczę, co to jest? No patrzcie tu, jaki czat. Fajne. Co wam muszę powiedzieć, że grafika w tej grze jest po prostu genialna. Patrzcie na te detale, na tę ostrość. Gra jest ostra jak brzytwa dosłownie. Dzięki też tej opcji Fidelity FX. A taki smaczek z pociągiem naprawdę fajny. Także on sobie chyba będzie tutaj jeździł, nie będzie mu przeszkadzać. No i proszę, możemy nawet sobie skrótem tutaj przejść. Wsiąść do pociągu na peronie 5. O cholera, jasno. Tu mamy, widzę, beczkę. Możemy jeszcze sobie tego użyć. Małe kabum. Uwaga. Tutaj jeszcze przyszli za przeciwnicy. Ewentualnie możemy tutaj użyć tego cuda, żeby zdobyć trochę tych osiągnięć. Żeby tutaj nie zginął. Dobra, jednego załatwimy. Tak samo oberwałem jeszcze trochę, niestety. What the hell is going on? Bruno, a train full of zombies just crashed through the wall. Not husks, real zombies. The station's under siege. Bastardo! No time to waste. Push forward through the station and get to that train. And look out for survivors as you go. Dobra. Życie nam się automatycznie wznawia.
przetrwali ten atak. Niestety, jak tam nasze wyzwanie? 20 na 75. No, w naszej bazie mogło nam pójść lepiej. No jeszcze musimy trochę zabić. Ja powiem wam, że naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony, jeżeli chodzi o tą grę. Co to kurczę jest? Już raz takich kilka tych laleczek załatwiłem. Amunicję mamy w drut. Co, może poczekamy, jak tutaj trochę więcej tych zębiaków przyjdzie, żebyśmy użyli. Słabiutko, słabiutko. Nowi przeciwnicy. Co, może tutaj ich ściągniemy. Chodzi, wiecie, o to osiągnięcie, nie? Żeby zdobyć. O cholera, co to się stało? Nie przeczytałem, co ona tam mówiła. Muszę amunicję sobie zebrać. Tutaj byłem. Dobra, spoko, dostanę się na peron drugi. Kurczę, to by się przydała jakaś ta łapka. Frag out.
Kolejny przedmiot kolekcjonerski, tym razem komiks. A to jest apteczka. Plus jeden, a nie miałem apteczki do tej pory? Matko. Nie, to jest naprawdę fajne. O cholera, to mnie wessało. Ja cię pierdzielę. Ammo depleted. Nie wiem, że to ma takie kurde. Taką silną moc przyciągania. Parę sekund. Przydałaby nam się nie tyle apteczka, co amunicja do pistoletu. Aha, insert to jest leczenie, widzicie? Kurde. Dobra. Dobra, żyjemy. O kurde, nie możemy do tego wziąć amunicji? O kurcze. No niedobrze. Gun them down and push forward. Kurczę, powiem wam, że są tylko i wyłącznie te pułapki. A tu jest jeszcze beczka, ok. To może sobie uruchomimy. Tylko poczekam, jak tutaj. Jak tu przyjdą, a idzie. Target down. Target down. Nie ma tutaj żadnej beczki, nie, żeby jej użyć. Ich los. Zastanawiam się, patrzę, czy tutaj czegoś nie pominąłem. O, co tak dziwnie mi tutaj? Nie zaznaczyło mi.
No, amunicja pistoletowa w końcu. Shoot me. Kurczę, jakąś naklejkę zdobyłem. No cholera jasna. Chyba tego nie będziemy brać. Co my tu mamy? O, proszę, ulepszę. Mamy ulepszenie. Cztery na pięć. Jak widzicie, mamy 83%. Znajdzie, jak jeszcze brakuje nam listu. Naklejka strzelby odblokowano. Stay down. O cholera. No tak. Ułatwienie strzeleckie łeb kości. Wykonać 10 zabójstw za pomocą pistoletu, by przygotować ułatwienie strzeleckie. Po przygotowaniu wyceluj je za pomocą myszy i aktywuj używając home. Wyceluj, by oznaczyć celem. Naciśnij mysz 1, by strzelić w głowy oznaczonym celom. O kurde, wyceluj za pomocą myszy 2 i aktywuj używając home. Nie wiem, o co tu chodzi. Kończy się amunicja. Kurde, czekajcie. Kto granatę wołuje, a granata ginie. Kill confirmed. No właśnie, gdyby nie te granaty, to już by tutaj zdał dawno. Ja pierdziu. Jakie jaja. 55 mamy tutaj mnożnik.
92295 punktów. No te granaty, powiem wam, się przydają mega. Ale powiem wam, że mam takie uczucie, takie chęć jak zdobycia jak najwięcej tych punktów, żeby wiadomo, o co chodzi. O, tutaj coś mamy. Dokument. Przedmiot kolekcji, odręczna notatka, nareszcie koniec zagrożenia, część pierwsza, do sierżanta sztabowego Bruno Pastore, dyrektor operacyjny, wysunięta baza w Mediolanie. Caro, Bruno, jak tam na zachodzie? Zapytałbym, jak ci się podoba wiosenna pogoda, ale wiem, że jesteś marudnym, sukim kotem i masz to w dupie, jednak być może znajdzie się coś, co ci poprawi humor. To prawda, że w tym sezonie pomaga ci jeden z twoich starych kumpli z brygady ocalałych? Jeśli tak, to może w końcu coś zdziałasz w sprawie hordy z Genui. Powodzenia. W Wenecji po staremu komary, gówniana woda i martwi kolesie, którzy nawet nie potrafią wyleźć z kanałów. Szczerze mówiąc, chętnie bym się rozerwał, więc wyślij coś w moją stronę, jeśli jeszcze lubisz swojego starego amerykańskiego drucha. Bahama Kulo, dowódca Sam Datan, wysunięta baza w Wenecji. Okej, jak tam statystyki? No mamy 100% ludziska. I mamy jeszcze wyzwanie ukończone. Zabij 75 przeciwników za pomocą wybuchów. Także spoko, mamy to wyzwanie ukończone. W poprzednim odcinku mieliśmy za zadanie rozerwać przeciwników. Powiem wam szczerze, że nie wiem, jak to robić, więc tego nie zrobiłem. Ale będziemy mieć następnym razem takie wyzwanie. To się dowiem, jak to zrobić. No nie chcę. O kurde, czekajcie, tutaj możemy wejść. Ale tu na szczęście nic nie ma. To znaczy nieszczęście. Strasznie ta gra ma dużo takich, wiecie, rzeczy, detali. O kurde, życia nie mam w ogóle. To znaczy w ogóle. Cholera, ten pasek się chyba nie wiem, czy uzupełnia. Niedobrze. Ten shotgun, powiem wam, jest jednak średni. Także będę chciał go wymienić. No i patrzcie, 5 punktów za szkodnika otrzymuję. No zawsze coś. Im więcej punktów, tym będzie nam łatwiej. Workbench. Przydałbym się. O, rozdział ukończony. Zamknięcie lokomotywy 2-3. Myślę, że będziemy chyba dalej grać, ja wiem. Chyba, że robimy takie króciutkie te odcinki. W sumie to może nie jest taki zły pomysł, żeby robić takie odcinki po 20-30 minut. Dobra, udało nam się wszystkie tutaj sekrety zdobyć, to mnie bardzo cieszy. I tutaj mamy to wyzwanie ukończone. Nie wiem, czy za to wyzwanie coś otrzymujemy, natomiast lepiej mieć to zaliczone, niż nie mieć. Dobra, mordeczki, to wszystko. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, pozdrawiam, na razie, cześć.